tutaj chciałbym się powiedzieć, Afrykańczycy, wszyscy ci, którzy przybyli na to spotkanie, chcę powiedzieć jakoś nie afrykańscy. Przypadł mi wielki zaszczyt, ale też wielka radość, że mogę tutaj z Państwem być w imieniu Pana Ministra Jana Stanisława Cichanowskiego, który zawsze w żywej pamięci ma wszystkich tych, którzy przeszli niewiarygodny szlak we Pani z dobrych, ciepłych domów, przeszli przez nieludzką ziemię, z armią generała Mesa przeszli wielki szlak, po drodze czasem skierowanie nie było. Czy to do Indii, do Meksyku, czy właśnie do Afryki. I tam budowali swoją polską tożsamość. Udało mi się wyjść. Archipelag była. Udało mi się wyjść z nieludzkiej ziemi i stworzyć coś nieprawdopodobnego. Właśnie w różnych miejscach świata. Wiele razy z Państwem mam zaszczyt, tak chcę to powiedzieć, zaszczyt wielki spotykać się na tego rodzaju zjazdach, uroczystościach, rocznicach. Pan minister Cichanowski nie ustaje w wysiłkach, żeby dbać o te środowisko. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych ma was wszystkich pod swoją wielką opieką. Pan minister szczególnie darzy sympatią wszystkich tych, którzy przeszli właśnie tą gehennę Sybiru i nie zagubili wszystkiego tego, co buduje Polak, co tworzy Polak. Państwo przez całe to trudne i długie życie byli dla nas wielkim wzorem, wielkim przykładem. Dużo się mówi, a tak naprawdę najważniejsze jest to, co się robi. Dlatego chylę czoła, dlatego mam po prostu, jestem tak wzruszony tą sytuacją i tym wszystkim, co Państwo zgromadziliście, wędrując po ścieżkach w różnych częściach świata. Urząd do spraw kombatantów, to chcę podkreślić, w tamtym roku, także byli przedstawiciele Państwa na tej uroczystości, kiedy otwierano na nowo cmentarz w Koczy po dokonaniu tam renowacji. Takich miejsc, takich cmentarzy, takich miejsc pamięci, pojedynczych pater i pojedynczych mogił jest na świecie bardzo dużo. Dobrze, że dbamy o nie, że je wspominamy. Chciałem jeszcze, życząc Państwu w imieniu Pana Ministra, udanego tutaj pobytu we Wrocławiu, życząc dużo, dużo zdrowia, dużo radości, powiedzieć tak, że to Wasze środowisko jest szczególne. Znaczy szczególne. Ja dzisiaj jadąc z pociągiem z Warszawy do Wrocławia, czytałem jakąś książkę, już wychodząc, zetknąłem się z dwoma paniami, tutaj są na widowni, i okazało się, że one też jadą na ten zjazd. Ja nie zdradzałem celu swojej podróży, ale z wielką radością dzieliły się o tym wszystkim, jadąc z pociągu z podróżującymi. I czyniły to w sposób tak piękny, tak spontaniczny, tak pogodny. To tylko dzieci, które często nie mogą docenić grozy sytuacji, a to się dzieje najlepszych, największych, najważniejszych latach. Potrafią potem przez całe życie nieść tą radość, na przykład radość o Afryce i o tych wszystkich osiedlach.
Jeszcze raz wszystkim organizatorom tego zjazdu chciałem pogratulować, podziękować i zgłosić propozycję. Mianowicie, to nie może być ostatni zjazd, szanowni państwo. Mam nadzieję, że Stowarzyszenie Zbanielem, z którym mam przyjemność też długiej współpracy zupełnie w innej roli, poznaliśmy się z Państwem Krysiewskim, także na Kresach, w Mołdawii. I muszę powiedzieć, że to jest dobry adres, to jest dobry opiekun i myślę, że wspierał będzie, tak jak dziś, klub Bałwa i stowarzyszenie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Mi się zdaje, że sobie zupełnie dobrze
Tak mi się zdaje, że zdawałam sobie radę i tak się byłam razem z pomocą męża, a nie jakimś prawda, które nas same koleżanki przymówiły, dlaczego ja mu tak pomagam, znaczy pozwala jeździć. A ja powiedziałam jedną rzecz. Dziewczyny, wy się nie obawiajcie, mój mąż mnie zdradzi, nie dla mnie, ale dla harcerstwa, tego nie zrobił. Bo to jest niemożliwe dla harcerstwa. Nie. Mili, kochani Afrykańczycy, z tego miejsca chciałbym podziękować i całuję Pani ręce, które mnie nosiły prawie 70 lat temu nad jeziorem Wiktorii. Dziękuję, jestem tak zdenerwowany, że mnie to niepotrzebne jest. Każdy mnie słyszy. Każdy mnie słyszy. Jeszcze raz klęknę przed Panią. Całuję Pani ręce. Pozdrowić w Londynie moje matkę chrzestną. Jeszcze raz. I Państwu jeszcze raz dziękuję za uwagę. Dziękując, proszę wyprowadzić sztandar. Dlaczego tak? No po prostu najpierw trzeba było zwiedzić Związek Radziecki. I to było 13 kwietnia 1940 roku, kiedy w nocy przyszli i po prostu bębnili w drzwi, prosząc, by otworzyć. Po otwarciu najpierw zrobili rewizję, a potem oświadczyli, że po prostu pojedziemy do Baranowicz, bo tam spotkamy się z ojcem, który uprzednio przez Sowietów został aresztowany. A ile miała Pani wtedy lat? 10. Się ucieszyła Pani, że spotka Pani ojca? Oczywiście.
i również zasugerowali, żeby za dużo nie brać ze sobą. No, mama była zdenerwowana, spłakana, a ja jeszcze miałam brata o rok młodszego. Mama płakała i myśmy płakali. Byliśmy bezradni, nie wiedzieliśmy, co zrobić, jak się pakować, a oni ciągle pokrzykiwali na nas, mówiąc: skarej, skarej, szybciej, szybciej. I pytają: gdzie wasza walizka? Mama wyciągnęła jakąś starą walizkę i nie wiedziała, co by tam wkładać, bo jeśli nie musicie dużo. Jak się spotkacie z ojcem, to z powrotem wrócicie do Grodna. No i w ten sposób zapakowana została ta walizka, a potem mama ściągnęła z łóżek dwie kapy i prosiła brata i mnie, że każdy z nas będzie znosił swoje ubrania, swoje buty. Wszystko znosiliśmy, a mieliśmy już przygotowane książki, że 1 września pójdziemy do szkoły. I proszę sobie wyobrazić, że jakby zwróciliśmy uwagę na rzeczy potrzebne do ubrania i do jedzenia, a szczególnie po prostu braliśmy, można śmiesznie powiedzieć, bo 10-9 lat, a myśmy się jeszcze mieliśmy zabawki i zapakowaliśmy po prostu, czym na co dzień bawiliśmy się. Mama zapakowała trochę jedzenia, no i stanęła bezradnie. Za chwilę powiedzieli, że już mija czas, pół godziny i będziemy musieli opuścić mieszkanie. A w mieszkaniu był piesek Jamnik Bąb oraz kanarki. I tak nam było smutno, że zwierzęta pozostaną. W tym czasie, kiedy wychodziliśmy, pomagali nam nieść te dwa tłumoki na wóz ciężarowy, a na tym wozie siedziały już kobiety z dziećmi. Było chyba tam 5 osób. Pomagali nam wsiąść na ten samochód, który zawiózł nas na rampę kolejową, przy której stał pociąg towarowy. Oczywiście bydlęce, wagony i stamtąd usłyszeliśmy płacz, modlitwy, nawoływanie swoich członków rodziny. To był ten pierwszy etap. A teraz Zosia chce opowiedzieć, jak to było. Właśnie, zgłosimy jeszcze przy mikrofonie panią Zofia Daniszewska, sekretarz Towarzystwa Krupon Baobaby. No, ja urodziłam się na Wołyniu. Tatuś mój był osadnikiem wojskowym, w ogóle był Halerczykiem, żołnierzem z armii Halera. Nas 10 lutego, już 10 lutego, ale nie może powiem jeszcze wcześniej, że Rosjanie wkroczyli 17 września, a nas dokładnie miesiąc później Ukraińcy wypędzili z osady, tam z Bajonówka, osada koło Równego, i już myśmy zostali bez środków do życia. Pojechaliśmy do Równego. Tata wziął dwóch braci i pojechał do babci w Rzeszowskie województwo i po nas miał wrócić. Została mamusia, brat, siostra i ja byłam najmłodsza, miałam wtedy 8 lat. I tatuś nie zdążył do nas wrócić. 10 lutego nas załadowali, dali pół godziny czasu na spakowanie się. Wieźli 6 tygodni pociągiem i zawieźli nas, to był osiołek Południewica z tej strony Uralu, Gorkowska Oblast. I tam potem przyszedł miesiąc maj, miesiąc czerwiec, moja mamusia odprawiała nabożeństwa majowe, czerwcowe dla mieszkańców tych, bo tam było ponad 3000 Polaków. I za to wywieźli nas później do łagrów dla więźniów politycznych,
już nad jezioro Onega, na północ, blisko granicy Finlandii. Ale tam to już właściwie na zagładę. To był łagier dla więźniów politycznych. I powiem tylko jedną taką rzecz. Mamusia z bratem, wtedy 16-letnim, pracowała przy wyręgie lasu. To nas tam wywieźli we wrześniu 40 roku. To już śniegu było 2 do 3 metrów grubości. Musieli drzewo odkopać śnieg dookoła tego drzewa i 10 cm nad ziemią ściąć to drzewo, obciąć wszystkie gałęzie, podnosić na pryzmie, drzewo pociąć na odcinki 1 metra, okorować i ułożyć w metry sześcienne. I za 1 metr sześcienny zrobionego tego drzewa, za taką 1 metr sześcienny płacili 1 rubla, a kilogram chleba kosztował rubel i 44 kopieki. Więc my wszyscy, którzy tam byli, a tam było tylko 20 rodzin, więc właśnie wszyscy ci ludzie byli skazani na karę śmierci. Na śmierć głodową. Na śmierć głodową. Ale potem Niemcy napadły na Związek Radziecki, był ten Sikorski-Majski, zawarty ten układ i amnestia dla Polaków. Brat mój wstąpił miał wtedy już 18 lat, wstąpił do armii generała Andersa, wyjechał, walczył pod Monte Cassino i dostał tam Krzyż Waleczny, ale zginął pod Anconą w wieku 20 lat. Siostra w Uzbekistanie zmarła z głodu i jest pochowana w zbiorowej mogile 70 osób. A mama moja była bardzo ciężko chora, prawie że umierająca i dlatego oddała mnie do sierocińca, bo generał Anders starał się wojsko wyprowadzić ze Związku Radzieckiego, ale ratować młodzież i dzieci. I ja z tym sierocińcem wyjechałam z Rosji i trafiłam do Ugandy. Byłam tam 2,5 roku i później 2,5 roku w Kenii, sierocińca. Mama razem z nami, z bratem i ze mną uradziła, że jednak wrócimy do Polski. I pomimo, że nie wrócimy do rodzinnego Grodna, to byliśmy przekonani, że jeżeli ojciec przeżył, będąc w Związku Radzieckim, to nas odnajdzie na terenie Polski. Po prostu nie wierzyliśmy, że będzie szukał nas na ulicy. I wyjechaliśmy transportem. Oczywiście najpierw przyjechała delegacja rządu, nowego rządu ludowego, która namawiała Polaków do przyjazdu do Polski, że są mieszkania, że jest praca, nie ma żadnego problemu, zamieszkamy na ziemiach odzyskanych, piastowskich, starych ziemiach. I w związku z tym po prostu wybraliśmy się do Polski. No, gdy przyjechaliśmy z jedną walizką, dostaliśmy mieszkanie, które trzeba było remontować, a myśmy nie mieli pieniędzy. Mama chorowała na malarię. Ja chciałam kontynuować naukę i proszę sobie wyobrazić, co nas spotkało. Wróciliśmy w 1947 roku. Kiedy mój brat skończył gimnazjum, został powołany do wojska i skierowany do karnej kompanii, do kopalni Katowice. I odbywał służbę wojskową 2,5 roku w kopalni Katowice. Po 1956 roku dostał legitymację represjonowany żołnierz górnik. Przeprowadzone były 2 operacje żylaki były. I potem dostał udar mózgu i po prostu ja nim się opiekowałam, bo był samotny, mama nie żyła i 10 lat przeżył, mieszkając u mnie.
A ja, będąc studentką pierwszego roku na Uniwersytecie Wrocławskim, tak się cieszyłam, bo sprzedałam zegarek. Wtedy była uczelnia płatna. To była Wyższa Szkoła Handlowa. Że sobie wybiorę ten kierunek studiów. Myśmy się uczyli 4 lata angielskiego. W Rosji chodziłam 2 lata do szkoły rosyjskiej, a wobec tego 2 języki poznałam. Wymarzyłam sobie pracę w handlu zagranicznym. Jeszcze nie skończyłam pierwszego roku, gdy pan rektor poprosił, że wszyscy, którzy wrócili z zachodu, muszą dostarczyć zaświadczenia o lojalności wobec Polski Ludowej za czas pobytu. Myśmy wrócili w 1947. A żądano w 50. W związku z tym starostwo odmówiło i przestałam być studentką. Powróciłam na studia, na zupełnie inny kierunek, ale już po 56. Moja mama szczęśliwie wydostała się z Rosji ostatkiem sił i ostatnim transportem. Zresztą mamusia napisała świetną książkę pod tytułem Za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć. Mam tą książkę. Ale mama przyjechała do Persji, a już transporty do Afryki nie jechały, dlatego mamusia została skierowana do Libanu. I przez Czerwony Międzynarodowy Krzyż, przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż mnie odnalazła w tej Afryce. Dowiedziała się już o śmierci brata i o śmierci siostry. Ja byłam z naszej czwórki ostatnią żyjącą jeszcze osobą. I mama wpadła na pomysł, że musi mnie z Afryki na Równiku Rongai sprowadzić do siebie, do Libanu. I napisała list do prezydenta Raczkiewicza w Londynie. To był już tu był w Polsce prezydent Bierut chyba. A tam jeszcze prezydent Raczkiewicz. On dostał ten list, nie wiedział, co z nim zrobić. Przetłumaczyli ten list na język angielski i wysłali do królowej brytyjskiej matki, tej, która miała 102 lata i zmarła, matka obecnej królowej. I proszę sobie wyobrazić, że królowa matka kazała dziecko sprowadzić do matki z Kenii, z Rongai do mamusi, która mieszkała w osiedlu Ażaltun w Libanie. Ale było to tak, że wracali już Polacy, repatrianci do Polski. To był 1947 rok. Wracali Polacy, więc mnie dołączyli, z tego sierocińca mnie tam sama jedna, dołączyli do tego transportu i z tymi Polakami płynęliśmy statkiem w Egipcie, na mnie polski oficer o tym był powiadomiony, przyjechał na statek, kwitował mój odbiór i mnie odebrał. I wcielili mnie, bo już wtedy była wojna, trwała wojna izraelsko-palestyńska. I tamtędy przejeżdżać mogli pociągami tylko wojskowi. I dlatego mnie wcielono, ja w wieku 15, miałam 15 lat, mnie wcielono do Armii Polskiej. Miałam legitymację, mundurek piękny i razem z żołnierzami, którzy jechali do Libanu na urlop, bo tam mieli rodziny i ja z nimi razem przyjechałam do mamusi do Libanu i do niej przyjechałam dokładnie 1 kwietnia 1947 roku. 1 kwietnia, ale to była wszystko prawda. No i mama moja, ponieważ tato w Polsce się odnalazł i obydwaj bracia w Polsce, oni przeżyli wszyscy trzej wojny, mama postanowiła, że wracamy do Polski, mamusia i ja. I rzeczywiście wyjechałyśmy z tego Libanu, wracali Polacy
repatrianci wracali i my też wróciliśmy do Polski. Tata osiedlił się koło Słupska. Na Wołyniu był osadnikiem wojskowym, a tutaj też zajął gospodarstwo po niemieckie i myśmy z mamą wróciły. No ja chodziłam w Słupsku do szkoły, skończyłam, a w Afryce skończyłam w ogóle tylko 4 klasy szkoły powszechnej. Do pierwszej, drugiej nie chodziłam wcale, ani przed wojną, ani w Rosji. I w Afryce poszłam od razu do 3 klasy, bo umiałam czytać i pisać. Także w Afryce skończyłam 3., 4., 5., 6. Ale przyjechałam do Słupska, poszłam do gimnazjum, skończyłam gimnazjum, liceum, ale później chciałam jeszcze dalej się uczyć. Brat mój mieszkał we Wrocławiu, przyjechałam tu, tu wyszłam za mąż i pracowałam wtedy w Narodowym Banku Polskim, postanowiłam iść na studia zaoczne i rzeczywiście pracowałam i studiowałam 3,5 roku studia wieczorowe. To było okropne, bo 8 godzin pracy biegiem do stołówki na obiad i potem na 4 i później tak gdzieś do 9 na wykłady na uczelnię, tu na Uniwersytet Ekonomiczny, tu. I skończyłam te studia wieczorowe, a potem zdawałam egzamin znowu i studia magisterskie jeszcze 2 lata. I wszystko dobrze się skończyło. Dzisiaj głośno zaśpiewamy, to już 15 raz. Zawsze dobry humor mamy, choć nas trochę zgorszy czas. Naszym zjazdom nie przeszkodzi ani podróż, ani wiek. Duchem wciąż jesteśmy młodzi, zjazd to nie seniorski lek. Duchem wciąż jesteśmy młodzi, zjazd to nie seniorski lek. Były syberyjskie zimy, potem afrykański żar. Teraz już się nie boimy, zostawiamy sobie czas. Bardzo chętnie wspominamy szkolne lata, dawny czas. My przyjaciół wszędzie mamy, duch harcerski żyje w nas. My przyjaciół wszędzie mamy, duch harcerski żyje w nas. Gdy podamy sobie dłonie i zrobimy duży krok, wtedy radość w sercach płonie, bo czujemy uścisk rąk. Bardzo chętnie przyjeżdżamy, nic już nie rozdzieli nas i nadzieję zawsze mamy, że to nie ostatni raz. I nadzieję zawsze mamy, że to nie ostatni raz. Panie Marku, nie ostatni raz. Pani Zofio, mamy nadzieję, że to nie. Nazywam się Mieczysław Pożarski, aktualnie mieszkam na Warmii w województwie olsztyńskim. 10 lutego urodziłem się na obecnej Białorusi w Wołkowysku. 10 lutego 1940 roku zabrano nas na Syberię. Wywieziono nas aż do Archangelsk. W takim prosieckim rejonie. Gdzie byliśmy prawie 2 lata. Pracowaliśmy jako... Ciężko pracowaliśmy. W tajdze, jako lesoruby, powiedz, prawda, że ciężko nam było bardzo. Z chwilą zawarcie porozumienie między Sikorskim a Majskim pozwolono nam wyjechać w kierunku Uzbekistanu, gdzie reformowały się jednostki wojskowe generała Adersa. Byliśmy w kolchozie. Była straszna nędza. Nie było co jeść, jedliśmy trawę, jedliśmy korzonki, liście stare, tak. Ludzie zaczęli chorować, zaczęli umierać.
Pewnego dnia, po kilku miesiącach, pewna pani, która była razem z nami w kolchozach, poinformowała moją mamę, że wybiera się do Buchary, do polskiej placówki, celem szukania ratunku przed nędzą. Moja mama poprosiła, żeby mnie zabrała. Miałam 11 lat. Z Buchary skierowano nas do Kirminę, gdzie były już polskie jednostki. Tak. Dostałem się, szczęśliwie się dostałem do szkoły junaków. Tak. Okłamałem prawie komisję, bo nie miałem 13 lat. Zarówno było mieć 13 lat, a ja miałem tylko 11 lat. Ale uratowała mnie lekarka, która powiedziała do komisji składającej z oficerów, powiedziała, że istotnie ja mam te 13 lat, prawda, i to prawda, ja nie kłamię, tylko mam tyle lat. Dostałem się do szkoły junaków. To była pierwsza szkoła junaków, tak, który są nazwali w Kirminę, powstały polskie jednostki. Z Kirminę po pewnym czasie przywieziono nas przez Morze Kaspijskie do Persji, do byłej Persji. Stałem w szkole junackiej w Pachlawii, w Teheranie i Isfahanie. Tak. Isfahanie, może nawet wcześniej w Teheranie, zrobiono nam selekcję. Starszych junaków skierowano do szkół kadeckich w Palestynie, a młodszych, tak jak ja, tych maluchów, skierowano do Unii Południowej Afryki, do Oxfordu. W Oxfordzie byłem ponad 3 lata. Tak. Po wojnie, już po zakończeniu wojny, skierowano mnie do byłej Tanganyiki, obecnie Tanzanii. Tak. Do polskiego osiedla, do polskich szkół. Tam byłem w Tanganyice do 1948 roku. Mój ojciec, który był w lagerze sowieckim, dotrzeł z lagerów sowieckich, przyszedł zaraz się na Morzem Kaspijskim w Krasnowodsku, ale Stalin kazał granicę zamknąć, nie mógł się dostać do Persji. Wrócił w głąb Rosji, dotrzeł się do dywizji Berlinga, od Lenina do Berlina. Jak się znalazłem w Polsce? Bo ojciec mnie znalazł przez Czerwony Krzyż w Afryce i kazał wracać do kraju. Tak. Wróciłem do kraju na przełomie 1948-1949 roku. Miałem ciężki los tamten, bo najgorzej było się porozumieć z organizacją młodzieżową ZTP. Tak. Okropnie przesłuchiwano mnie bardzo często i wcale kazano mi pisać życiorys, może się wreszcie pomylę kiedyś. Tak. Ale się nie mylę. Zawsze miałem już tak wyciszony ten mój życiorys. To zawsze mówiłem, że do roku 40, jak się znajduję, byłem przy rodzicach, chodziłem do szkoły i z chwilą, kiedy wrócili armia rosyjska do Polski, dostałem się pod opiekę Armii Czerwonej. Oni się uśmiechali, tak, wierzyli to, ale jakoś tak, nie do tego. Cóż mogę powiedzieć? Odnalazłem w Uzbekistanie, w tym kolchozie zmarło moje rodzeństwo. Dwie siostry lub braci z lodu. To niesamowita była historia. Jedliśmy, nie było co jeść. Jedliśmy trawę, korzonki, liście, powiedzmy, prawda, tak dalej. To był przedłek, tak. A ci Uzbecy, sami niewiele tam mieli, powiedzmy, do przekazania nam, powiedzmy, jakichś artykułów żywnościowych. Z chwilą powrotu do kraju poszedłem do szkoły, bo jeszcze nie miałem matury, żeby zrobić maturę. Miałem bardzo ciężkie czasy. W szkole, tam gdzie chodziłem do szkoły 11, bo to była 11 latka, to tam mnie dopuszczono do matury, ale odrzucali moje prace maturalne. Aż musiałem zdawać komisyjnie w kuratorium. Ale trafiamy bardzo ludzi między tym kuratorem, którzy
dali moje nieszczęście, powiedzmy prawdę, jakoś mi tam przeforsowali. Dwukrotnie siedziałem w pociągu do kopalni, jako młody człowiek do kopalni. Ale ponieważ już tam, w międzyczasie, kiedy tam chodziłem do szkoły, byłem sportowcem, bo grałem w piłkę, grałem w siatkówkę i tak dalej, należałem do klubu, to klub ratował mnie przed tym wjazdem do kopalni. Za każdym razem wyciągano mnie z ogrodu do ogrodu. Do wojska. Ja już byłem tak, do wojska, bo ja byłem już tym rocznikiem tym wojskowym. To do wojska mi nie wzięli, bali się mnie, że do wojska, bo nie byłem odpowiednim kandydatem do wojska. Skierowali mnie do służby Polsce, tak. I od tej służby Polsce rozpocząłem moją tak powiem, karierę zawodową, tak. Od służby się wracam do tego wspólnego, Afryki, przyjechałem do Tęgeru. To był największy obóz w Afryce Polskim, w Tęgeru. Bo było nas około 5000 ludzi, słuchajcie. Tu siedzą moje koleżanki i koledzy tam z Oskor. Bardzo mile sobie wspominamy ten czas. Rzeczywiście, bo ta Afryka odkarmiła nas, wyleczyła nas, powiedzmy prawdę. No cóż mogę powiedzieć, tyle chyba. Gościnna ziemia Kenii to afrykański świat. W Ugandzie i w Tanzanii został Polaków ślad. W Ugandzie i w Tanzanii został Polaków ślad. Wspomnienia dawnych przeżyć na zawsze łączą nas. A klub pod Baobabem to wielki wschodny czas. A klub pod Baobabem to wielki wschodny czas. Na zjeździe sybiraków we Wrocławiu spotkaliśmy pana Tadeusza Szumowskiego, jednego z uczestników, to źle może powiedziane, zesłańców na Sybir, tak? Jak to się stało? Kiedy pan tam trafił? Ja, w rzeczywistości wywieziono z Wilna dwa pokolenia, wczoraj był Szumowski. To jest, byłem wywieziony w tej pierwszej wywózce, 10 lutego. Ojca z dziadkiem wywieziono już 1939 roku, ze względu na to, że ojciec był nauczycielem, profesorem, a dziadek był takim rządcą majątku. A jak pan wtedy jechał, ile miał pan lat? Ja miałem w tym czasie 3 latka, brat był, siostra, babcia, mama, brata, to znaczy, że mamy brat i jeszcze brata, żonę. Mm-hmm. Także nas by bardzo dużo było. Jak pan tam zajechał? Wiadomo, 3 lata to taki czas, gdzie człowiek nie bardzo pamięta coś no nie, z tego. No bardzo pamiętam. Ale troszkę tam pan spędził życia na tej tak, Syberii. Tak, no prawie, że do 1946 roku, do lipca. Co najbardziej tam zapamiętał pan sobie z tej Syberii? No przede wszystkim, że nas w pierwszych fazach, że byliśmy wywiezieni, bo sama ta droga to była straszna. A rzucano nas do Kazachstanu, miejscowość Pawła Daru, Luciubsk, to było gospodarstwo, na pole i przez 2 tygodnie żeśmy byli mieszkali na polu i starsi i chłopcy i mamy i rodzice budowali ziemlanki, a mama poszła w pochodzie pracować jako dojarka. Mm-hmm. A jako dzieci ktoś się wami tam opiekował? Mieliśmy babcię jeszcze, brat i siostra. A ojciec, ja tak jak już powiedziałem, już w 1939 roku, dziadek nie wytrzymał tego trudu, to zmarł podczas transportu wyrzucony, a ojca podbiegłem północny do Workuty, do lagu zamknięty. A myśmy tylko byliśmy, ja, mama, brat, siostra i babcia. No warunki były straszne, zresztą to się nie da opisać, no chociażby taki epilog powiem, że przeszła go straszna zima, nie było już w rzeczywistości to co jest. To niektóre matki rzucały dzieci do rzeki, a później sami się topili. No ale babcia zrezygnowała, powiedziała, jak możemy to wszyscy razem. No później był taki okres, że mamy zamknęli do więzienia, w związku z tym, że nie chciała podpisać paszportu,
dowodu osobistego ludzkiego. I a nas myśmy z babcią zaczęliśmy żebrać po pewnym okresie czasu. Babcia z wycieńczenia i z głodu upadła. Ja zacząłem płakać, upadłem i zasnąłem. I tym sposobem w domu dziecka się znalazłem. Mam tutaj dokumenty, gdzie, jak, ile nas było, transport i tak dalej. Gdyby to tego, to tak byliśmy. To jest nasz sierociniec. A pan tu gdzie na tym zdjęciu? A tutaj jest brat, siostra i ja. Jesteśmy tu bardzo mali. A pokaże pan palcem? O Jezus, ja tutaj gdzieś taki malutki, a tutaj gdzieś brat i siostra jest. Tak. A skąd pan to zdjęcie zdobył? A to właśnie, a tu jest jeszcze powrót, bo jest sierocińca, żeśmy jechali do Kwidzynia. Proszę bardzo. To, to pan tak... sporo tych dokumentów o, ja bardzo, zachował. Nie, to, ja bardzo wiele dużo... zdjęć i kroniki, tak, dokumenty. Tak. Więc tutaj na przykład to jest dom dziecka Zagorski. Żeśmy jechali, transport, numer transportu. No i tutaj jest lista, że ja, brat i siostra, żeśmy tu jesteśmy na tej liście. Dokumentów tutaj bardzo mam dużo, nie? Bo to jest wiadomo, że... Nie. Przede wszystkim z opowiadania mojej mamy. Moja mama żyła to od 100 lat i bardzo dużo od niej się dowiadywałem. I oprócz tego brat i siostra mi cały czas opowiadali. No przede wszystkim jak ojciec, ja tak jak mówiłem, walczył w 1914, później w 15 wolny był ranny, potem w 18 szczypiornie siedział w tym, później w 1920 jeszcze u Piłsudskiego. No i później w związku z tym, że szkoły nauczycielskie kończył, uczył, pracował jako nauczyciel, w 1939 roku, jak mówiłem, że jego zamknęli, ale to nie wszystko, że jego zamknęli, bo na przykład w ten sposób, że oni bardzo ciężko tam pracowali. Ojciec miał kożuch na przykład i kazali ten kożuch zdjąć, a ojciec nie pozwolił, to w takim razie to w takim, tobie zęby wszystkie pobijali. Pobili zęby, ale kożuch został. No i ci pracowali na przykład przy rozlodowywaniu węgla, to pracowali lopaty od kości w tych barkach. No i oni bardzo takie sabotaże robili, dziury w tych, w tych barkach. No i tym sposobem znaleźli się w celi śmierci. W celi śmierci w rzeczywistości. Proszę pana, a jak to się stało, że z powrotem znalazł się pan w Polsce? No więc w ten sposób, że ojciec zachorował na tyfus i z Afryką poszedł z Andersem. Myśmy byli w domu dziecka i przyjechaliśmy w lipcu, gdzieś w 1946 roku do Kwidzynia i przez Czerwony Krzyż mama nas odnalazła. Ale w Polsce po wojnie zaraz? Po wojnie żeśmy przywiozła nas do Lowsa i z Lowsa wiadomo, że żeśmy wychodzili do szkoły, potem do Szczecina. Ja zostałem w Szczecinie. Brat studia skończył, poszedł, pojechał do Krzanowa. No i mama razem do Krzanowy razem z bratem mieszkała. To jest Krakowa. Ale też niełatwe czasy po przyjeździe, bo i tam prześladowali i tu później tak, pewnie. Tak, byliśmy drugą. Zresztą wiadomo, że byliśmy takim nazywanym na rzeczywistości kacapami. No i nikt się nas nie przyznawał, że był na Syberii. Uratowaliśmy dzięki, żeśmy tam pojechali. Nikt z nas do tego się nie przyznawał. Proszę pana, a na pewno zapraszają pana do szkół, na spotkania, czy w ogóle dzieli się pan swoimi bardzo wspomnieniami, bo tych wspomnień jestem... na pewno dużo, na pewno starczyłoby na nie jedną książkę. I, no i jak te spotkania... Ja jedna... mieć raz, że staram się z młodzieżą, która jest już maturalna, to biorę nieraz 3 klasy, 4. I opowiadam te wszystkie historie, to proszę wierzyć, że tak cichutko, że ci nauczyciele i dyrektorzy szkół po prostu nie wierzą, że można w ten sposób zainteresować tą młodzieżą. A oprócz tego chciałem powiedzieć, że na przykład chyba nie wiem, w kościele garnizonowym w Szczecinie robię drogę krzyżową sybiracką na podstawie tych przeżyć sybiraków. Każda stacja i każdy ten przykład jest. To po drugiej stacji to mnie dosłownie cały kościół garnizonowy płacze. Nie wierzę, że w rzeczywistości takie są były przeżycia niektórych ludzi.
Proszę pana, tutaj do tego Wrocławia przyjeżdża pan, ma pan też jakichś znajomych? Nie, przyjechałem po raz pierwszy ze względu na to, że... I spotkał pan jakichś swoich znajomych? Nie, nie swoich, tylko to są uczniowie, które ojciec ich uczył. Aha, w związku rozumiem. Z tym, że to był ostatni zjazd i błagali, prosili mnie, żebym ja przyjechał, a tyle materiałów mam odnośnie tych zdjęć, bo w rzeczywistości same zdjęcia, te wszystkie, które były robione, to przez ojca. Ojciec te zdjęcia rozdawał. I te wszystkie, które mają tam te plansze, nie plansze, to są zdjęcia ojca. Ja miałem ponad ich 1000. Ono tak malutko się rozchodzi, rozdaje. No z sobą przywiozą na przykład, proszę bardzo, 200 zdjęć, których naprawdę to się po prostu, może tutaj ojciec jak wygląda, tu jak ojciec wygląda. I tutaj i co uczył i jakie przedmioty uczył. To też ciężko było nauczycielem być po takich przejściach, no, prawda? Profesorem to jest tak. Jeszcze taka tak. Władza była, wiadomo, że trzeba było... Ale na przykład tu jest taka w szczepiorni, jak tu siedział. Proszę bardzo, szczepiornie, to jest po 1918. Tutaj jest dokument, gdzie ojciec w celi śmierci siedział, wydany. Jak była amnestia, to go został wypuszczony. A za co? Za to, że no, taki sabotaż robili w barkach, otwory i barki topili. Węgiel. Bardzo ciężko pracowali. No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że siedząc tam w tej celi śmierci bardzo gorąco się modlę. I tak strasznie się modlę do Matki Boskiej Czerwarskiej i Częstochowskiej. Tutaj zachowało się taka pamiątka, bo mi jeszcze brakuje tutaj Virtuti Militari, bo to są ojca znaczenia. Mam wszystkie oryginalne, ale tutaj chciałem powiedzieć, oryginalny jego jest to orzelek z czapeczki i pod spodem jest krzyżyk z drzewa, do którego on się tak modlił. Oczywiście brakuje jeszcze tutaj orderu tego Virtuti Militari. To są z krzyżem i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, tak już kończąc naszą rozmowę, bo moglibyśmy bez końca rozmawiać tyle tych wspomnień i opowieści, ale co najbardziej, co chciałby pan przekazać tym pokoleniom, tym ludziom wszystkim, którzy będą oglądać to i słuchać pana? No, żeby tego się nie powtórzyło i żeby wierzyli w wiarę i w Boga, że to właśnie nas to najbardziej trzymało przy życiu. I proszę wierzyć, że to mam przekazane od moich rodziców i staram się przekazać i swoim dzieciom, i jeżeli jestem gdzieś na spotkaniu z młodzieżą, to bez przerwy to podkreślam. To jest ponad nami. Taka silna jest w tym moc. Dobra sola, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. To dnia na gwiazdka wolności. Nigdy nie zagraźnie, nigdy nie zagraźnie. A kot mami nie wypije, niech się pod stół skryje. A kto z nami nie wypije, niech się pan stół zryje. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, niechaj żyje nam. Dziękuję serdecznie wszystkim za dobre serce, za to, że was kochamy wszystkie. My też cię kochamy. Kochamy ciebie też bardzo.
osiedli Lusaka, dwa nam kupa, Aberkorn, ale jednocześnie wszystkich, bo przez te wszystkie lata my jesteśmy dla siebie bliscy. Łączy nas Afryka, więc przekazuję te życzenia dla pani Danusi Kazimierczak. Najserdeczniejsze życzenia od Lili. To jest pani Lila Puchalska, która pisała te piękne wiersze. Niestety los ją doświadczył, nie widzi, jest niewidoma w tej chwili. Od pani Kieszkiewicz, która przyjeżdżała przez wszystkie lata, jest znana i dlatego mówię tych parę słów, bo nie bardzo jestem odważna do występów takich na forum, ale muszę wrócić spokojnie do domu i z czystym sercem zadzwonić do nich i powiedzieć, że wypełniłam te życzenia. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam. Też wyrażam podziękowanie w ich imieniu dla zarządu. Jednak jesteśmy już 15 raz. To jest praca kolosalna. To dziękuję w ich imieniu i w swoim i nas tutaj wszystkich chyba zebranych. Dziękuję bardzo. Czy tak się bawiliście? Była okazja tam na Syberii po drodze się tak bawić? Czy tam na Syberii? Nie, jak wracaliśmy, to ja byłam krasnoludkiem. My jesteśmy krasnoludki po Sasach. I powiem panu tyle, że wracaliśmy już do Polski. Właśnie jak wracaliśmy z Afryki do Polski. Dostaliśmy pisownicę, która była wywieziona do Niemiec na robotę, a mąż jej Polak też był, generała Maćka. Dostaliśmy list. Gdybyśmy troszkę później, to by się wylądowali w Azji. A tak to przyjechaliśmy. Tu mamusia zapisała pierwszym transportem szkodowym do Komuny Świętej Pamięci, do Dużym Pamięci, do Bardziej, że tej czerwonej zaraz powie panu do tej komuny przyjechać. Ale no i powiem panu tylko tyle, że poradzili tatusiowi, żeby gdzieś się na wsi zażył. Bo jeszcze w tamtych latach wywozili wodę w Polsce. A wujek taki tam na tatusiowi zaradził. Kupił tam gdzieś, pan miał kilka lat troszkę. Kupił i myśmy na wsi zaczęli mieszkać. W tamtych latach wywozili bez problemu. W Łodzi, bo ja tutaj w Łodzi mieszkam, śpiewa komerowy, który przyjeżdżał do niego w 50 latach, więc jeszcze na Syberię przecież. Młodość, nasza młodość, afrykański burzu ma, pominają tamte lata, czasem wokół płynie tylko za. Pamiętajmy, idąc w pierwszy roki świat.
nie wyważę nic z pamięci, brzmi tułaczy dzieci głos. Młodość, nasza młodość, w afrykańskim buszu trwa, wspominając tamte lata, czasem okrąg błyśnie tylko za. Daughter of Cecilia Macho, who was born in Ternopil and lived in Abercorn. Więc to jest Rachel Jarosz, córka osadnika z Ternopola, który mieszkał w Abercorn, a ona mieszka w Nowym Jorku. I am writing a book about her life, and I've done much research, but one of the things I found I shared today, and somebody asked me to share it with all of you. Ona pisze książkę o swojej matce i ktoś prosił ją, żeby podzielić się wiadomościami, ona chce się z wami podzielić, listem, jaki dostała zwłaszcza. This is a letter that I received from Moscow. To jest list, jaki z Moskwy dostała. When I was getting the deportation records of my mother. Kiedy pytała o dowody deportacji swojej matki. At the very end of the letter, na końcu listu, it says, with a sense of personal moral responsibility, as a citizen of the country that wronged Poland and the Polish people, please accept my expression of sorrow for the harm and suffering experienced by your mother, Cecilia Maciąg, and her family. List dostała z poczuciem osobistej moralnej odpowiedzialności jako obywatel państwa, które wyrządziło krzywdę Polsce i polskim ludziom. Proszę przyjąć moje współczucie żalu za krzywdę i cierpienie wyrządzone twojej matce, Cecylii Maciąg, i innym członkom tej rodziny. I was surprised to receive this, and I thought that you might want to hear it. I have copies of this document, if you would like. Mówi, że była zdziwiona, jeżeli to dostała, i ma kopię tego listu, jeżeli ktoś by chciał przeczytać. Kto podpisał? Kto podpisał? Thank you for including me. It is from the Polish Community Committee, excuse me, of the Memorial Society in Moscow. Komitet Pamięci Narodowej. Department of Ministry. Departamentu Ministerstwa w Moskwie. Dziękuję. Również. W Krakowie od kilku lat istnieje Centrum Dokumentacji Sojgów Wypędzeń i Przesiedleń. Jest to jedyna uniwersytecka jednostka w Polsce i prawdopodobnie na świecie z takim profilem badań. Te badania skupiają się głównie na nauce, czyli to są rzeczy naukowe. Wydajemy między innymi książki. Bardzo drugą jakby częścią, to jest bardzo ważna część, to jest dokumentacja. Czyli państwo wiedzą, że dokumentujemy państwa losy od wielu lat. Te nagrania, które czasami są męczące, ale w tej chwili w centrum jest ponad 500 nagrań filmowych. To jest ponad 1000 godzin nagrań profesjonalnych, z których mniej czasami
Montujemy nawet filmy do różnych telewizji. Zresztą tutaj są na sali panie, które w takich filmach występowały, jak pani Teresa Juchniewicz na przykład z Leicester, którą nam bardzo miło tutaj widzieć. Proszę Państwa, i oprócz tego jest to edukacja. Cały czas trwają warsztaty edukacyjne dla młodzieży, która uczy się historii państwa losów. To jest niezwykle ważne. Żeby nie przedłużać bardzo mocno, powiem, że tydzień temu zaledwie był w Krakowie olbrzymi zjazd polskich towarzystw naukowych na obczyźnie. To jest zjazd robiony głównie przez Polską Akademię Umiejętności. Była na tym zjeździe między innymi pani prezydentowa Kaczorowska, więc może o tym zjeździe też kilka słów powiedzieć. Z Sybiracy przyjechali z całego świata i naukowcy z całego świata mówili o państwa losach. Bardzo ważna rzecz, na początek chcę ją pokazać, to jest bardzo ważna rzecz, która już w ramach tego zjazdu się urodziła. Centrum było jednym ze współorganizatorów zjazdu. To jest spis rodzin wojskowych wywiezionych do ZSRR. To jest 15 tysięcy nazwisk, a około 60 tysięcy ludzi, którzy zostali wywiezieni. Pierwszy taki spis, który został opublikowany, dotyczący rodzin wojskowych. Ta książeczka jest cienka, ale dlatego jest cienka, że w środku po prostu ten spis się znajduje na płycie CD, jak tutaj widać. Dlatego, że gdyby to nie było na płycie CD, to ta książka musiała mieć przynajmniej 1400-1500 stron. Natomiast każdy w tej chwili ma dostęp do tego, że te 60 tysięcy osób, rodzin wojskowych, jest wypisanych na tej płycie. Bardzo ważne są postanowienia tego kongresu, tego wielkiego kongresu w Krakowie, dlatego że mówią o tym, żeby o kontynuacji i poszukiwaniu coraz bardziej, o tworzeniu też instytucji, która będzie, a Polska Akademia Nauk, Polska Akademia, przepraszam, Umiejętności ma sprawować nad tym pieczę, czyli poszukiwanie, żeby wreszcie można było jak najbliżej przybliżyć tą liczbę, bo wiemy, że cały czas są spory, wywiezionych na Syberię czy na Sybir, mówimy szeroko, bo wiemy, że to nie tylko była Syberia, ale Kazachstan, część rosyjska, Archangelsk, te tereny, o których... Ja bardzo serdecznie dziękuję za tą możliwość i zaszczyt bycia z Państwem drugi rok. Bardzo żałuję, że dopiero drugi rok mogę współpracować z Państwem i dlatego bardzo bym chciała, to moje marzenie, a już nawet rozmawiamy też z Krakowem nad takim szatańskim pomysłem, żeby jednak dalej kontynuować nasze wspólne spotkania. I jeżeli tylko Państwo... zwłaszcza Pani Maria i Pani Zofia dadzą takie zielone światło, to my chętnie całym naszym stowarzyszeniem, wśród których jest dużo młodych ludzi, bardzo naprawdę zaangażowanych, którzy jeżdżą również w wolnym czasie na Litwę, na Białoruś i tam pomagają kombatantom, łagiernikom, którzy mieszkają. Również jeździmy na cmentarze, bardzo czują te wszystkie tematy. A całkiem niedawno poznaliśmy Państwa towarzystwo. To po prostu jest strasznie dla nas taki wstyd, że mieszkamy we Wrocławiu i nie znaleźliśmy takiego wspaniałego środowiska, więc chcemy to nadrobić i się częściej spotykać niż nawet raz w roku. Także mam nadzieję, że Panie mnie nie zabiją i będziemy się spotykać. I jeszcze raz od Wrocławia, od stowarzyszenia, od wszystkich naszych przyjaciół, serdeczności i bawcie się Państwo dalej tak wspaniale. Jesteście naprawdę niezwykli. Afryka nie dziwi się, że najlepiej.